ci ludzie, którzy przyjeżdżają na nasze zloty, to w ich żyłach nie płynie krew, a benzyna. Dzień dobry Państwu, jestem komandorem Poznańskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Jest to najdłużej odbywający się w tej chwili rajd w Polsce. Za 2 lata będziemy mieli już okrągłą rocznicę, będzie to 50. rajd. W tegorocznym rajdzie bierze udział 61 pojazdów. Najstarszym i najciekawszą perełką tego zlotu jest Ford T z roku 1913. Przyjechaliśmy tym tutaj widocznym samochodem marki Jaguar. Jest to model E, czyli tak zwany E-Type z 1966 roku w wersji kabriolet. To samochód dosyć kultowy z różnych powodów. Na co dzień owszem, sporo eksploatuje ten samochód. Natomiast posiadam jeszcze Warszawę M20, właściwie Warszawa 201, garbata tak zwana, odrestaurowana w pełni. I też jakiegoś tam jeszcze Jaguara. Dlaczego auto zabytkowe? Dlatego, że w mojej ocenie, nie tylko w mojej, są pojazdami w jakiś sposób ponadczasowymi. Trudno o współczesnej motoryzacji powiedzieć to samo, co powiedziałem przed chwilą o zabytkowej. Te samochody, którymi jeździmy, tak zwanymi współczesnymi, one praktycznie wszystkie wyglądają tak samo. Te samochody zabytkowe, jak mój czy kolegów tutaj, one, wzrost cen jest dosyć znaczący, jakiś ten progres cenowy w stosunku rocznym jakiś tam jest, a na autach współczesnych jest wręcz odwrotnie. Przyjechałem na to Poznań po raz czwarty samochodem Aston Martin 15/98, który jest samochodem z 1937 roku. Jest to jedyny w Polsce samochód, który ma rejestrację FIA. Przystosowany jest do wyścigów na torze. Co widać na samochodzie, ten wyłącznik zewnętrzny elektryczny. Jest to samochód chyba jedyny na świecie, który przejechał wszystkie 4 milemilia. Milemilia Japonii, milemilia Argentyny, milemilia Włoch i ostatnio milemilia Stanów Zjednoczonych. Ja prowadziłem podczas tych rajdów. Startowaliśmy też w zespole Classic Group na torach Nürburgring, na Silverstone i na Francorchamps Spa w Belgii. A dzisiaj przytłukło nas do Poznania po raz czwarty. Jechałem na rajd tym oto Volvo Amazon z 1961 roku. Używam dwóch innych samochodów, ponieważ to auto nie nadaje się do jeżdżenia. Właściwie nadaje się, ale szkoda eksploatować ten samochód w ciągu pełnego roku. Na co dzień jeżdżę pick-upem Fordem Rangerem i mam jeszcze jedną taką śmieszną zabawkę Chrysler Crossfire. A jeżeli chodzi o ten samochód, bardzo go poszukiwałem, ponieważ jakaś taka rodzinna tradycja u nas była. Mój dziadek w 1968 roku był właśnie posiadaczem takiego samochodu. Był to chyba jeden z dwóch wówczas samochodów zarejestrowanych w Poznaniu. No i ten sentyment rodzinny spowodował to, że jak już była możliwość, no to starałem się poszukać tej samej marki. Były to samochody niezawodne, były to samochody, które później były synonimem bezpieczeństwa, niezniszczalności. Kochaj ten samochód, ale możesz go traktować, jakbyś go nienawidził. Ja go kocham, ale nie traktuję już go tak, jakbym go nienawidził. Auta są pielęgnowane, odnawiane, remontowane przez właścicieli, którzy poświęcają im całą duszę, wszystkie środki finansowe. Czasami nawet się śmiejemy, że nasze żony są mniej przez nas hołubione niż te cacka, którymi się poruszamy na zlotach. Tych zlotów w tej chwili w Polsce jest bardzo dużo, natomiast nasz, nie chwaląc się, należy do czołówki, jeżeli chodzi o rajdy w Polsce.
przez to, że właśnie jest jakaś taka atmosfera, która się wytwarza wokół tych pojazdów, naprawdę wyjątkowi ludzie się opiekują tymi autami. Myślę, że główną wartością tych zlotów jest spotkanie się. To jest towarzyskie spotkanie ludzi, którzy nadają na tych samych falach.